Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Moi drodzy, bardzo fajna opcja w ostatnim czasie pojawiła się na serwisie czes.com. Jeżeli macie właśnie tam jakieś konto, to serdecznie zachęcam, zapraszam. No, jeżeli takiego konta nie posiadacie, no to oczywiście można się zarejestrować. Ready to play your favorite chess streamer. A więc mamy tutaj takich zawodników, których graficznie jesteśmy w stanie rozpoznać, między innymi tutaj Hikaru Nakamura ze swoim takim białym uśmiechem, mamy Aleksandrę Botes. A jak chcecie zobaczyć inne opcje, to wystarczy kliknąć Let's Play i już nas przenosi do właśnie tej zakładki. No i teraz tak, czes.com udostępnił tutaj takich profilowanych zawodników, także mamy Martina 250, mamy też Jimmy'ego 600, Misze 900 i tak dalej, 1200, 1600, widzimy tutaj flagi. Także tutaj można się bawić po kolei, tych zawodników próbować przechodzić, nawet jest Filip z Polski, także tych zawodników jest sporo, można się po prostu tym bawić, przechodzić kolejne etapy, tutaj tak samo i tutaj tak samo, tych zawodników jest sporo. Jeżeli jednak zjedziemy sobie na sam dół, to tutaj widzimy takich bardziej znanych zawodników, między innymi Danny Rensch, czyli w zasadzie współtwórcę serwisu chess.com, mamy Hikaru Nakamura, bardzo znanego streamera, ranking 2700, świetny zawodnik, jest Aleksandra Botes, która też robi niezłe show na chess.com, no i tak dalej, Robert Hess, Krikor Mkhitaryan i mniej znani dla mnie Luis Fernandez Siles i Kevin Bordi. Także można sobie wybrać tych zawodników. Ja bym chciał zacząć przechodzić tych wszystkich zawodników po kolei. Powiedzcie mi, jeżeli chcecie zobaczyć taką, do jakiego momentu dojdę, jeżeli chodzi o tych zawodników, no to musiałoby się uzbierać trochę łapek pod tym nagraniem, także dzisiaj zagram z takim zawodnikiem, który ma najniższy z rankingów. To jest chyba w ogóle taki skrót, bo tu jest 600, później 900 i taki dosyć duży rozstrzał, a tutaj jest to, czeską po prostu to posegregował, że tu jest 250, kończy się na 850 i średnio zaawansowane już jest kolejny 1000. Także myślę, że dzisiaj rozpocznę od Martina 250 i zagram również partyjkę z Aleksandrą Botes, także jeżeli chcecie, żebym kontynuował i przechodził po kolei tych wszystkich zawodników, no to myślę, że musiałoby się uzbierać co najmniej 300 łapek. Wtedy będę wiedział, że chcecie oglądać taki show. No co, nie przedłużając, zaczynajmy. Martin 250. Brak jakiejkolwiek pomocy. Aha, tu mogę jakieś 3 cofnięcia, 3 ten. To w ogóle mnie to nie interesuje. Oczywiście będę grał w ten sposób, że nie będę chciał żadnej podpowiedzi. No dobra, to zaczynajmy. E4, zobaczymy, co odpowie Martin. E5, skoczek F3. Mamy obronę rosyjską, czyli biorę sobie to. No i zaproponuję to. Oj, i tutaj chyba Martin popełnił błąd. To jest ten znany błąd, który między innymi pojawiał się u mnie na kanale w 50 pułapkach. Teraz można zagrać posunięcie hetman E2. Jeżeli skoczek odejdzie, to go mam. Jeżeli skoczek nie odejdzie, no to biorę sobie. Teraz mogę zagrać na przykład jakiś atak z odsłony. Tylko żeby to miało sens, to tak, ja zagram skoczek na G4, to hetman się cofnie, także myślę, że lepszą opcją będzie wzięcie wieży, czyli skoczek G6 i następnie skoczek H8. Także szaszek. O, dał mi hetmana. Ok, no to także widzicie, no poziom jest jaki jest, czyli poziom jest, można powiedzieć, bardzo słaby. Ten poziom 250 dużo podstawia, ale myślę, że to jest bardzo fajna opcja dla dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę, żeby nie musieli grać na przykład z zawodnikami dorosłymi, to takie poziomowanie jest dobre. No dobra, którego wziąć? Oczywiście skoczka brać nie można, bo jest broniony. Biorę sobie wieżę. I tutaj w zasadzie kwestia jest taka, jak szybko ten pojedynek się skończy. Myślę, że nie będę jakoś tam próbował, może zagram w ten sposób. Zawodnik się jednak obronił. No to jeszcze raz przedłużę, dopiero teraz sobie wezmę tego skoczka. Ok,
Może zróbmy tak, żeby mi tutaj nie wyszedł. Pewnie pójdzie tutaj. I teraz tak, próba domknięcia jakiejś siatki matowej. Myślę, że c4 będę tutaj próbował zamatować. Obronił się. No to może z tej strony jeszcze raz próba. Ok, widać, że tutaj zawodnik się broni. b5. Pewnie jakiegoś mata tutaj przegapiłem. Goniec a3. Będzie matem. Może d4. Może hetman c7. No jak już tak wszedł tutaj do mojego obozu, no to ten mat musi tutaj gdzieś być. Może taki paskudny mu tu ruch zagram król d1, żeby to zamatować. A jeszcze się obronił. Także tutaj już na tych dalszych ruchach już w miarę dobrze się broni. No i tak jak widzicie, nie zostało mu za dużo. No i teraz w zasadzie ten ruch przymyka mata. Tutaj nigdzie nie może iść. Także wygrałeś. No i teraz co jest fajne, można też kliknąć sobie raport do partii. Wtedy czeską będzie... Pokażę po prostu, jak to w procentach wyglądało. Ok, i tutaj pojawia się ten raport, także grałem na poziomie 90%. Gdzieś tam jakieś niedokładności też zrobiłem. Goniec a6, tutaj mogłem chyba zamatować wcześniej, tak? Zamiast tego ruchu mogłem zagrać goniec c6, no ale to tak jak ludzki, typowy ludzki ruch, posunięcie goniec a6 po to, żeby po prostu sobie tego skoczka wziąć. Czy były jeszcze jakieś inne momenty, które mogłem tu przegapić? No chyba to był taki największy skok w tym momencie. Także no tak to wygląda. No teraz spróbuję zagrać właśnie partyjkę z tą Aleksandrą Botes, czyli żeby to w to wejść. To jest graj, komputer i tutaj mam już właśnie pierwszego zawodnika, jakby to powiedzieć, brzydko powiedzieć, zaliczonego. No a jakbym chciał zagrać z celebrytą, no to klikam, no i też tak samo jak poprzednio, czyli wybierz bez jakiejkolwiek pomocy, graj. Let's have an exciting game. No to rozpoczynamy. Zobaczmy, jak gra Aleksandra na poziomie 200. Obrona Karokan. Co to jest w ogóle? Pewnie chodzi o to, że jak ja tutaj zbiję, to jest posunięcie hetman A5. No ale tak szybko hetman raczej nie powinien w tej sytuacji wychodzić. No dobra, przyjmijmy to. Skoczek C3. Po zbiciu może jakiś koń F3, będę go gonił. W tej sytuacji ją gonił, także Aleksandra. To bardziej mi to przypomina obronę skandynawską, w której to hetman idzie na A5, a później się wraca na C7. To mi się na przykład bardzo podoba posunięcie goniec C4 z naciskiem na to, ale po gońcu C4 może jakieś B5 pójść, no to nie wiem, czy A4 jest sensowne. Myślę, że jest sensowne, bo inaczej B5 i B4. No tu chyba nic nie ma, nie boję się, dlatego gram goniec C4 z naciskiem. No zdecydowanie widać, że zawodniczka solidniejsza niż ten zawodnik z Bułgarii. Gram posunięcie H3, nie ma posunięcia goniec G4. Ok, no przy A4 no nie będę grał już roszady długiej, jest to zbyt odkryte, dlatego zastosuję tutaj roszadę krótką. Ok, tutaj widzę taką słabość na F4, myślę, że warto ją przeatakować, dlatego gram goniec na F4. Trzeba się też liczyć z takim ruchem, takie pułapki są oczywiście, skoczek E4, skoczek E4 i D5, ale właśnie ruch goniec F4 zapobiega temu. Także jest dobrze. Tu oczywiście przeciwniczka będzie chciała grać posunięcie skoczek E5. Dlatego może po prostu zagram sobie hetman D2 na początek. Dwa razy wisi ten pionek, tu widzimy raz i dwa, dlatego gram sobie wieża E1, żeby to podbronić. Tak, tego ruchu się spodziewałem. Oczywiście zbić nie chcę, bo wtedy ta słabość się przesunie na E5 i już słabością nie będzie. Także jak tutaj zbiję, to pionek po prostu odbije. Także gram posunięcie goniec E2.
Okej, no i teraz tu mnie ten ruch trochę zaskoczył. Można powiedzieć, że go nie przewidziałem. Tu wisi pionek i tu wisi pionek, ale wydaje mi się, że tego pionka tutaj oczywiście oddać nie mogę, a tego pionka mogę oddać, bo jeżeli będzie hetman b2, no to ja zagram wieża z e na b1 ze stratą hetmana u przeciwnika. Także myślę, że zabezpieczę się w ten sposób. A i skoczek h5 chyba mogło być niebezpieczne. Teraz goniec e6. No nie mogę się połakomić na to, bo na końcu spada ten pionek na f2. Przeciwnik z pewnością będzie chciał jakoś też wchodzić na to pole. Myślę, że nie wiem, zrzucę go po prostu w tej sytuacji. W ten sposób goniec bije f3. I tak zagrała. Czy ja tu czegoś nie widzę? Czy zawodniczka coś podstawiła? No chyba wieża z e na b1. Łapie hetmana. No i tutaj Aleksandra wpadła jak śliwka w kompot. No to co? Biorę sobie hetmana. Zajmuję półotwartą linię. Później mam branie na b7. I po tym posunięciu mogę oczywiście wymieniać kolejne figury, bo mam przewagę. Pytanie, czy e5 nie jest lepsze? Trochę przemyka gońca. Ten goniec wtedy nie działa. Po e5. Z kolei, jeżeli zbije, no to ta wieża się uaktywni, czego też bym nie chciał. Myślę, że zagram e5. Ten pionek nie ucieka. Mogę go wziąć za chwilę. Teraz kolejne pytanie, czy iść na różnobarwne gońce. No ponoć przy różnobarwnych gońcach dobrze się atakuje, także wydaje mi się, że moja pozycja jest bardziej aktywna i ja jestem w stanie tym gońcem bardziej zaatakować króla, niż ona zaatakować mojego króla. Czy tu coś na D1 się może wydarzyć? No myślę, że nie. Pytanie też, czy brać na C6, wtedy wieża na C8 mogłoby nastąpić. Ciekawie wygląda w ogóle taki przerzut, żeby na przykład po ciemnych polach pograć coś w tym stylu i hetman G3 i zaatakować na G7. Spróbuję tak. Tu ewentualnie mam też takie okieneczko, mogę uciekać. Aleksandra, wieża D5 centralizuje wieżę, dwa pionki są pod biciem, ale żadnego z tych pionków brać nie może. No i tak jak mówiłem, bardzo dobrze się atakuje na różnobarwnych gońcach, także hetman oczywiście z planem goniec F6. Ok, zawodniczka się w tej sytuacji broni, ale tu chyba będę miał piękny motyw. Zobaczcie, po goniec F6, po tym, grozi mat na G7. Jeżeli zawodniczka zagra wieża na G8, to ja zagram wieża B8. Jeżeli zagra goniec C8, to ja wezmę. Jeżeli zagra wieża D8, to ja też wezmę. A jak ona weźmie, to ja zamatuję na G7. Strasznie tutaj dużo strzałek się namnożyło. Zobaczmy. Dobra. Wchodzi czy nie wchodzi? Szacha się nie boję. Zagra wieża G8. A nie zagrała. No to tak. Przedłuża, tak? Przedłużać widać takie komputerowe ruchy przedłużające. Oczywiście na wieża G8 zawsze miałem wieża B8. Tak jest. Także Aleksandro, przykro mi, ale niestety ja wychodzę zwycięsko z tego pojedynku. Wieża na B8 i teraz piękny mat w ten sposób. Także no, udało się pokonać Aleksandry Botez. Także, ale tak, no fajna opcja. Widać, że dosyć dobrze wypoziomowane, aczkolwiek wydaje mi się, że rankingi 200 grają troszeczkę lepiej niż Aleksandra. Z pewnością nie wpadła, zawodniczka nie wpadłaby na tą pułapkę, bije tego pionka na polu B2. You're pretty strong, can you have another shot? Dobrze, i teraz jak to wygląda, jeżeli sobie klikniemy na analizę. Ok, komputer po jakimś czasie przeanalizuje to i można po prostu kliknąć sobie w raport i zobaczyć, jak to wygląda. No więc zobaczcie, no macie naoczny przykład, że nawet komentując i niewiele się zastanawiając, zawodnik o moim poziomie jest w stanie uzyskać 98,1,
a przeciwniczka 87,3. Także no, bardzo fajna opcja, serdecznie polecam. No i tak jak wspominałem na początku nagrania, 300 łapek w górę i postaram się przechodzić kolejne poziomy właśnie z takim troszkę dłuższym omówieniem partii. Jeżeli tych 300 łapek nie będzie, no to znaczy, że Was ten temat nie interesuje. Także dziękuję dzisiaj za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, do komentowania, do udostępniania. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.